miasto, Rada Miejska nie ma kontroli nad tym, co naprawdę dzieje się z majątkiem komunalnym. Powtarzam raz, ustawa na nas radnych nakłada rolę stróżów majątku komunalnego. Natomiast czym mamy do czynienia w Grudziądzu? Mamy do czynienia z tym, że praktycznie cały majątek spółek chodzi poza kontrolą Rady Miejskiej i co więcej, poza budżetem. Poza budżetem. I wmawiają w nas, co jest oczywistą nieprawdą. I będę, jako radny, będę to zwalczał przez całą tę kadencję, mam nadzieję, z dobrym skutkiem, że wszystko, co dzieje się w spółkach, wyniki finansowe, obrót majątkiem, który prowadzą spółki, mimo że są to spółki prawa handlowego, to jest to majątek komunalny. I podam jeden przykład. Spółki komunalne generują zysk. To jest, uważam, kuriozum. Bo co to oznacza? To oznacza, że jeżeli spółka komunalna generuje zysk, to znaczy, że mieszkańcy płacą za dużo za ciepło, za wodę, za śmieci, za ścieki i tak dalej, i tak dalej. To to oznacza. Ale co się dzieje? Ważniejsze od tego, że generuje zysk, ważniejsze jest to, że ten zysk jest dzielony przez zgromadzenie wspólników, którym jest prezydent miasta, trafia na zadziwiające cele. Myślę, że niektórzy się wiedzą na jakie. I dzieje się to poza budżetem. Jakie cele? No, nowe spółki. Dopowiedzcie sobie. Nowe spółki. Dopowiedzcie. To pan powiedział. To co się dzieje, była tu mowa o OPEC-u. Była tu mowa o OPEC-u. Tam powstało 8 spółek. No nie chcę tu się teraz wdawać, bo nie o OPEC-u mamy mówić. Po co to się stało? Tam powstało ileś rad nadzorczych, gdzie zostało umieszczone kilkadziesiąt osób, które kupiono w tym mieście za poparcie i za głosy. Czy są tam jacyś radni? I mam jedno pytanie. Będę żądał pełnego składu spółek spółek OPEC-owskich, rad nadzorczych, ale mam jedno pytanie. W spółce OPEC, wodociągi i tak dalej, obowiązuje zasada, że w spółce tej członkowie rad nadzorczych muszą mieć ukończony kurs, czyli spełniać te wymogi, które muszą spełniać też ci, którzy są w Skarbie Państwa. Ale mam pytanie, czy również w spółkach zależnych OPEC-u ta zasada obowiązuje?